Hej, witam serdecznie po dość długiej przerwie, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków w kolejnym odcinku z Good Game Empire. I zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jako że teraz, no parę spraw do wytłumaczenia, jest do wyjaśnienia, więc dzisiaj troszeczkę pogadamy sobie tak o różnych rzeczach, z różnych tematów jakby. Różne rzeczy wam powiem. Najpierw sobie ogarnijmy konto, bo teraz wpadłem chwilę temu ze szkoły, wróciłem i sobie tutaj ogarniamy konto. Wszystko jest chyba w porządku. Więc tak, może zacznijmy od tego, jakie są eventy. Znaczy wy wiecie, nie? Ale ja tak... dobra. Niedługo będzie to, bo już tylko 70 losów brakuje, jakiś śmieć się trafił. Dlatego skasujemy. Chyba losy wezmę. Przydadzą się. No i tak. Festiwal losowego króla jest, ja już go kończę. No jeszcze na samurajach może go dokończymy, a może na obcych skończymy, zobaczymy jak wypadnie. Jeszcze 6 dni. Jest tak, jest Berimont, jeszcze jest dzisiaj i jutro. Ja tam trochę poklepię, ale na pewno tych 50 tysięcy nie zrobię aktualnie. Są podziemia, jeszcze nie zacząłem, ale zacznę po Berimondzie i po obcych. Więc będą podziemia robione, myślę, że do końca. Muszę zrobić sobie w osiągnięcie 100% w podziemiach. No nie zrobiłem tego. O Jezu, to jest tak daleko, to jest bardzo długie. Wyzwól całe królestwo, nie, to nie to. Ukończ wydarzenie podziemia na poziomie mistrzowskim, nie. Wyzwól całe królestwo, 120 punktów to jest dużo. To mi da jakieś 0,5% progresu, dobra, nieważne. Więc tak, ogólnie atakuje mnie obcy, jak widać, i leci na mnie składzik jeszcze nie wiadomo jaki, ale tak czy siak zbijemy tego obcego, nie chcę się przed nim defować. Zawsze ich zbijam, gdy mogę. 56 minut no to miałem, więc myślę, że nie było to żadnym problemem. Myślę, że to jest pełny składzik, ale nie jestem pewien. I tak, tutaj jednego obcego takiego słabego już zaatakowałem. No i są obce, tak? Znaczy, no to są kruki, jakby się ktoś tam czepiał. Nagroda jest ta, co ja mam już dwie, więc będę mieć po raz trzeci tę nagrodę. Czyli ten cosiek, ta główka i to oko. Tak, to jest oko, tak. I to oko, więc będę mieć to po raz trzeci. Główka jest fajna do zestawów typu nomad, samuraj. Znaczy na samuraj nie, ale na nomadach wiecie, trzeba zrobić topkę, żeby mieć główkę porządną, nie? Tą czerwoną. Więc on jest bardzo dobry do nomada. Znaczy to jest obcy, a to jest nomad, no w ogóle to jest mieszanka. Ale bardzo fajna, 90 na 50 i dźwięk. No dźwięk słabo, to jest na front. Albo też ten dowódca bardzo go lubię. 113 na boki ma, 90% na skrzydła więcej. No ale dobra. Tutaj był obcy na początku. Pierwszy skan, jaki zrobiłem, to obcy 2000 wojska, nie tam 1800 coś. Więc naprawdę się ucieszyłem, że aż taki obcy się trafił. No i co, no i dzisiaj sobie wykonamy kilka ataków, ogarniemy wieże, szczyty. Niedługo będzie wieża 61 level na piaskach, to wam jeszcze pokażę, zanim ustawiamy. Zanim zaczniemy ustawiać, coś pykniemy na berry. I tak to wygląda. Czyli jeszcze w sumie chyba 10 albo 11 ataków. Może zróbmy jeden teraz. Atak, czemu nie? A w tym czasie, co leci skan, choć on niedługo leci, to przejdźmy sobie na front, bo ja tutaj na Berimondzie mam... O, już jest duży progres. Mamy przewagę lekką, znaczy no nawet sporą. Tam kilkadziesiąt chyba procent. No i mi brakuje już osłonek, więc trzeba by przesłać. Znaczy mam te drewniane, dobra, na drewnianych polatamy. Zastosuj... Czecie. Ile by ich dać? 24 myślę będzie spoko. To 24. A nie, źle to dałem. Tą drabinkę trzeba. To i drabinka. I 5 tych usuwamy. I 24 to drewniane. Dobra. I będzie teraz spoko. I ulepszamy szablon. I ten, jakbym przez przypadek tamten zepsuł, ten coś damy. No i pomocników wstawiamy. I się tu nie klepią, więc ich nawerbuję w sumie. I tak, jako że zaczyna się szkoła, to wam w tym czasie powiem, to będą live'y na pewno, bo to wiem, że lubicie na live wbijać. No poranne live'y będzie ciężko, w weekend będę się zdarzał w sobotę albo niedzielę robić poranne live'y, więc wbijajcie. Ogólnie sprawdźcie też, upewnijcie się, czy macie dzwoneczek, albo ja wam radzę jeszcze inaczej zrobić. Odejmijcie mi dzwoneczek i dajcie go z powrotem. Bo YouTube tak straszliwie się baguje, ale to naprawdę. Że po prostu nikt nie dostaje dzwoneczka, jak robię live'a. To jest bardzo dziwne i głupie. No ale to jest wina YouTube'a, to nie jest moja wina, tak?
Więc ja mam radę odjąć dzwoneczek i dodać mi z powrotem dzwoneczek i może się to powiadomienie naprawi. Nie wiem, czy to jest sprawdzona metoda, nie mam pojęcia. Ale może to coś pomoże. Mam nadzieję. No i jedziemy teraz tą wieżyczkę zaatakować. I dzisiaj takie wiecie, miszmasz na odcinku. Wojska mam mało na krainach, wcześniej miałem po 2000 na krainach. Wojska, ale sobie zesłałem na te obce specjalnie, żeby mieć czym atakować. Znaczy, wczoraj miałem właśnie problem, bo wczoraj miałem minus 15 tysięcy na głównym i przeżyłem, no znaczy udało mi się to ogarnąć, nie? Ale ciężej było dzisiaj rano z wyjściem do szkoły. Wychodzę do szkoły, magazyn żywności prawie pusty, minus 13 tysięcy na godzinę. Co tu zrobić, nie? Ostatecznie wysłałem 5 ataków po obcych. Zesłałem sobie z Berrymont, znaczy nie z Berrymontu, z posterunków. Nawet nie pomyślałem o tym, żeby ze słupa kogoś poprosić. Więc mogłem sobie jeszcze bardziej ułatwić. Ale już sobie tak nie ułatwiłem. I tego teraz atakuję. Tam na wieżę idzie atak. Tą wieżę dzisiaj podniosę do 60, a później do 61. Jutro chyba się wyrobimy, myślę. I tak z głównego może jeszcze jeden atak mnie wyjdzie najwyżej. Bo już się kończą te zasoby wojska. No nie, wręcz mamy dużo. No, Eiryle, kolejny obcy, który wymaga dystansa na dziedzińcu. O Jezu, to nie będę go atakował. Potrzebuję jakiś obcy, który wymaga wręcza na dziedzińcu. Zawsze są tacy, co trzeba wręcza dawać na bitwę na dziedzińcu. A teraz wszyscy chcą dystansa. No. Masakra. No tutaj lepiej. Co to w ogóle jest za mieszanka jakiegoś śmiecia? Widzicie to? Trochę defa dystans i jest jakiś śmieć. To jest tak mały obcy. Nie wiem, 450, ale to są śmieci jakie. Pierwszy raz widzę takiego śmiecia, naprawdę. W ogóle to jest def jakiś? Tutaj nie ma. A to jest to coś i to. To jest silne? Nie, to jest takie sobie. Wiecie co ja zrobię? Po prostu pójdę na łatwiznę, żeby nie marnować maszynek. No i z tego chwała nie poleci, więc ja tu nie dam chorągwi. Zobaczymy z ciekawości, ile będzie chwały bez chorągwi, słuchajcie. Ale to myślę, że jakieś 1000, nie więcej. No nie mam wojska. I tak. Co w czwartej fali dać? Dobra, to z posta to za... Albo nie, z posta będzie długo szło bardzo. Albo dobra, z posta jedziemy. Co się dzieje? Ale mnie denerwuje, czy ten temper. Ogólnie też wprowadzają jakieś aktualizacje ostatnio. Znaczy wczoraj, bo jak ktoś nie wie, to to co oni ostatnio te wyłączania robili i te berry, co się pojawiło i zniknęło. Było spodobane, przynajmniej tak pisali na forum, więc podaję wam, co pisali na forum. Mówili, że na... I przepraszam też za chrypkę, bo... No, szkoła. Szkoła to jest powód, dla którego ja mam w czwartki i piątki chrypkę. Każdy czwartek, każdy piątek. Prawie bez wyjątku. Może w święta nie mam. Naprawdę. I ponoć przez chińskie serwery, na których zniknęły wszystkie wyposażenia, a później także wszystkie klejnoty zniknęły z chińskich serwerów. Poza tym też przez opóźnienia na Empire for Kingdoms. Nie lubię tego. Nie? I to był ponoć powód. Weźmy jakiegoś dobrego dowódcę na dziedziniec. Ten ma na wręcz tylko 73, a ten będzie lepszy. 74 i słabszy dziedziniec, a ten? 73 i... Nie, no to samuraj będzie najlepszy. Samuraj jest spoko. Jest silny w miarę. Znaczy to jest na NPC-ów słaby. A na obcego, gdzie nie patrzę raczej ile drabinek daje. To jest naprawdę dobrym dowódcą, bo wiecie, 60... Kurde, co? 43 ekspo. Na bogato. Czyli chyba tak na wieżę wszedł. Dobra. Więc jak wysyłamy to bez chorągi, tak jak mówiłem już. Więc szybko w miarę pójdzie. Tam raczej żywność mi się przyda na posterunku. Sprawdźmy, gdzie mamy wojsko i jakie. Atakujące. Gdzie mamy jakieś wojsko. Na Amazingu mamy sporo dystansu. Nieźle jest. Z Amazing. Jakiś atak chyba wszedł. Nie, to na Berrymorze. Dobra, więc jedziemy. Sorry, że was dzisiaj tak zanudzam tymi obcymi. Ale no, obcych też trzeba robić. No wszystko trzeba robić. Tutaj jest 32% dziedziniec. Tak średnio. Może sobie to zamienić. Wow, 3T. Nawet nie wiedziałem. To są... Może bym mu zainwestować jeden taki. Może nie. Taki ostatnio wkułem temu leśnemu. Jakby jemu, bo on ma jeden na dziedziniec. Jakby jemu wkuć to, to on by miał tam ponad 100% na skrzydła. I by miał jakieś 125 wojska na skrzydła około. No to naprawdę kozak już.
Tutaj wojak jest zbijak. Nie wiem sobie, nie wiem, to coś, byle co. Dużo drabinek trzeba. No, trudno. I osłonki 170, czyli osłonek 17 sztuk. Ulepszamy szablon numer 3, zastosujemy go tutaj z jakimś innym wojskiem, na przykład z zamokami. Jest ok, jest git i na dzień musi dystans iść, więc tylko jeden atak puścimy z tego posta. No jeszcze na innych postach mam troszeczkę dystansu, więc coś tam ujdzie, nie? Ale niewiele. Jeszcze tak, no to tak biednie trochę. Ale na dzień jest co? Sam wręcz. No to dobra, to da radę. Ile to jest wojska? 200, 330, 400, 560. No to nie jest źle. No nie jest aż taki biedny, bo wiecie, niektóre to mają po 430 wojska. No to tam już nie daje chorągwi zazwyczaj. No czasem. Zawsze daje chorągwi tyle, żeby wyciągnąć 10 tysięcy chwały. Że wiadomo, że mieć punkty na sezonowe, bo teraz sezonowe się liczy dość mocno. Nawet, bo chcę je zrobić. A nie wiem, czy zrobię. Nie, no zrobię. Na początku myślałem, że nie zrobię, ale jako, że robię tych obcych porządnie, to jest postęp, to też żywisz. Jako, że robię tych obcych w miarę porządnie, bo już 300 tysięcy mam, jakby się ktoś pytał, ponad 300, 300 ileś tysięcy mam zrobione. W 6 godzin wczoraj zrobiłem tyle. Był live, na którym było najwyżej, chyba 7 osób było, a tak to było po 4-5 osób, więc malutko was było wczoraj, ale spoko. O ja. A tutaj przynajmniej sporo wojska, 200, 400, 500, 600, ponad 600 wojska. To by był fajny atak na chwałę, powiem wam. I na dużo strat. Przy okazji, kiedy ja robię ten zwiad? 20 godzin, no to ja odnowię ten zwiad. A tutaj mam jeszcze coś ciekawego. O, już widać, co nam idzie. Co prawda zbijemy ten atak za dokładnie 3 minuty, ale zobaczmy, co nam je puści. No aha, mogę to bronić w sumie. Takie ścianie w ogóle bez narzędzia, jakieś śmieci idą. No, mogłem bronić, byłaby chwała, aczkolwiek i tak z ataku na niego będę mieć więcej. I nie zmarnuję sobie maszynek. Czy jak on na mnie bez maszynek, to ja też bym mógł jego bez maszynek bronić sobie. Albo z jakimiś tam drewnianymi. Znaczy to jest śmieszne, bo nazywają się te maszynki drewniane, ale wlicza się w to na przykład kamienie obronne. Albo smoły, która nie jest z drewna, ale miesza z tym. Nie będę się kłócić z logiką. 300. 400, 500, 600. Tu też jest dużo wojska. Wiecie co, to ja sobie tutaj zrobię, jestem tym obcym zainteresowany. Okej. Okay. Powodzenie, spoko. Chyba się nic nie zmieniło. Chcę nawieszać, a więc straty. Zaraz ją zatukujemy z pomijacza. Tutaj już dużo strat się robi. Ale są jakieś punkciki wpadły. Tutaj bez zmian. Ile jest tutaj? Niecałe 200 dystansu. Mamy dowódcę, mamy tą, no, czarodziejka, ona jest słaba. Na opcję, o, książę jest to dobrze. Demonka może nie na zbijaka, może coś słabszego. Dobra. Pierwsza fala to będzie to. I dajemy sobie, no też 7, zazwyczaj daję 7, chyba że trzeba mniej. Dystans tu jest, więc dajemy sobie 13, staramy się dobrze. No i trzeba uleżyć szablon. No wiecie, dzisiaj obce to takie przynudzanie zazwyczaj, nie? O, i tam nie wiem w sumie co dać. Mieszankę dam na dziedziniec, szczerze. Ciężko tutaj określić. Znaczy, możemy się kłócić z tym, bo więcej dystansu to daj samego wręcza, to zrobisz mi stratnie. Ale kto wie, może jednak mieszanka da mi strat. Nie wiadomo. No dwóch ataków na obcego nie puszczę na raz. Znaczy, mogłem puścić dwa ataki na raz, ale tylko jeden z nich wejdzie, nie? Więc dobra. Wstawiam tutaj, to jeszcze coś brakuje, nie wiem, nie. No to teraz chorągwie. No i to będzie już ostatni obcy. Znaczy, jakbym chciał, to jeszcze z klepaczem, czyli moim dość nowym dowódcą puścił coś. Aha, i bardzo ważna kwestia, ja może wkleję na początku odcinka, jeżeli ktoś nie wytrwał do tego miejsca. To jest. Dajcie mi propozycję na odcinki. Po prostu nie mam pomysłów. Jakiś taki mi brakuje pomysłów ostatnio. Nie wiem, co nagrywać, więc napiszcie, co chcielibyście, jakie odcinki. Ocenianie zamku, jak coś w przeciągu tygodnia około będzie kolejne. Bo teraz naprawdę dużo chętnych mamy i trzeba je robić. Nie wiem, czy was interesuje w ogóle to ocenianie zamków osoby poza
Poza tymi, którzy się zgłosili, to pewnie nie są zainteresowani tym, ale może, żeby zobaczyć, jak oceniam, nie? I tak, to leci z głównego. Żywność tam jest mało w sumie, to dobra, to puszczę na żywność. I ile tych ataków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to starczy tych ataków, może być tyle. Z czarodziejką puścimy sobie na wieżę. I piszcie, słuchajcie, jakie odcinki chcielibyście. Bo jestem naprawdę ciekaw, co wy byście chcieli. Ja sprawdzę, ile już nagrywam, to tak wiecie. 15 minut, no to tak leci kogoś. Tak dzisiaj jakoś zwiężyli na temat, myślę. No tutaj nie zrobiliśmy niestety, jak ja tej choroby dałem. Aha, to bez choroby? Nie, co to? Aha, to było na zbicie, tak? Nie wiem nawet. Nie tak... No tak, to było z takimi chorobami. No dobra. W każdym razie zbicie jest, czyli atak już na nas nie idzie. Jak ktoś nie wiedział, to jest taka metoda. Już pewnie większość z was wie o tym. Tylko ja nie wiedziałem do dość niedawna, że jak obcy was atakuje, a zazwyczaj to jest pomiędzy 40 minut a 1,5 do 2 godzin, ten czas, gdy się powiadamia o tym, to jak szybko się o tym dowiecie, to możecie wysłać na niego atak bez czerwonych chorągwi, bez drewnianych osłonek, żeby nie opóźniał. No chyba, że zdążycie i chcecie z czerwonymi, no to spokoj, albo z osłonkami. I po prostu możecie zbić ten atak, bo jak zaatakujecie tamtego obcego, to wam się zmieni na jakiegoś innego i ten atak od niego, jakby na was, znika. To jest fajne. Osłonek tu nie będę stosować, nie sobie marnować osłonek na tych pierunkach. A w sumie nie sprawdziłem, czy w fortece są, więc nie będę jechać na łupy. Nie ma dowódcy, a to... I tak, pierwsza forteca, jaka to jest ta. O, patrzcie, jak miło. Alarm. Serio, że teraz to robię. Piasek blisko. Bloski blisko, dobra. I to jest 0 godzin. I ile tam było? 34. Zapisz start. 34.15, dobrze? 4.20, no to idealnie. No i będziemy mieli piaski i fortecę jedną załatwioną, raczej na pewno, bo ona jest też blisko bardzo. A Bartolomeo jest dalej od niej, więc raczej ma szans. Osa w sumie możemy też tą osy ustawić. Bo to też jest bardzo blisko, to też będzie szansa to zrobić. Kulturce. Więc to są moje takie strategie prywatne, ale możecie to wykorzystać, bo to jest bardzo fajna strategia. 2, tak? Tylko, że 20. Tutaj 24. 2,24. I piaski, kontrol V. OK. Zapisz start. Jeszcze coś możemy dodać. Smoczka jeszcze sprawdźmy, kiedy będzie. Może jak będzie na przykład za pół godzinki, albo godzinka, albo dwie. No za 3. Za 3 godziny to będę mieć zajęcie. Za 3 godziny będę mieć zajęcie, więc nie. Bo angielski dodatkowy, więc live'a sobie nie zrobię w piątki raczej. Nie powiem, nie wyjście nawet. Bo teraz się pali. Dobra. Zresztą na razie to jest słaba ta fantazja. Dobra, więc jak coś to... na samurajach nie będę za bardzo klepać, będę raczej regenerować osłonki niż je zużywać. Taki mam przynajmniej plan. Na Brimont sobie prześlę osłonki z krainek właśnie, bo to najwyższa pora. Zróbmy jeden atak na Berry, czemu nie? Musimy tam narzędzia wysłać. Wszystkie narzędzia berrymonckie, czyli... Zresztą one wrócą potem, a są za darmo, więc co szkodzi. Szpony. A osłonki berrymonckie są. Uff. Dobra. No i to te splendory też. Już chyba nic więcej nie ma. No jakieś wojsko. Ile tam jest miejsca? 28 miejsca na wojsko. Dajmy tam wrócę. Żeby było to samo co reszta, żeby nie musieć ustawiać 10 różnych typów. No i poszło. Poszło. Dobra. I ustawimy jeden atak, żeby dostać ten wórek. Szpital, coś ciekawego. Można to uleczyć, co nie. 4 godziny się leczy. Złoto. Więc tak, tego 3. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. I raz, i dwa. Dobra. W ogóle ja jestem w kadrze kamerki, jak tak siedzę? Nie no, średnio. Dobra. Tu już będę. I teraz tę kamerkę zmieniłem i ona jest tutaj.
a środek kompa jest gdzieś tam, no nie? I dlatego jak ja się patrzę na ekran, to wy widzicie, że ja się patrzę w bok. A jakby ta kamerka była tutaj, o, o, to jak się patrzę na ekran, to wy mnie widzicie na środku, ale tu wyprawię. Widać mój kask i w ogóle wszystko widać tam. Tam mój kask jest, tam. Tu. To jest mój kask, jak chcesz. No, więc tak, porządki, jakaś misja. Aha, zaatakowanie wież. Dobra, spoko. Tutaj możemy coś ulepszyć. To jest na piątym, to jest na piątym. No to po prostu zbudujemy sobie dekorki na lepsze morale. Jeszcze jakaś skrzynia. O, żarcie jesteś. I tak się nie zmieściło. Ale co tam? I, no i tak, no i to pomijamy tym i tym. I mamy mniej strat na Berry. Choć no, ja na tym Berry nie klepię, więc w sumie po co te pomijacze tutaj daję. Ale co z tego, i tak dostaniemy na normalnych full pomijacze. Też to dodaje w ogóle trochę mocy. O nie, źle powiem. Ile to daje mocy, tak z ciekawości? Dwa. A na przykład to? Też dwa. A duże nawet. Też dwa. Dobra. Ciekawe, czy jest ktoś, kto robi to wszystko na rubinowo. Może jest. Robicie dekorki rubinowe, namioty rubinowe, nie? Czy to była masakra? To drogie jest bardzo. Ale jak ktoś, nie wiem, top 1 planuje robić, to w sumie bym się nie zdziwił, jakby tak planował. Dobra, i morale poskoczyły do 172. To jeszcze troszkę. 173. A to do 175 zróbmy. A później będę oszczędzać pomijacze, żeby dekorki na podziemie budować. Może tam... Na podziemie planowałem poklepać, żeby... kilka dekorek, wiecie co? To już nie starczy. 185 jest nice. Żeby kilka dekorek na nowego posta zrobić. Jakichś fajnych dekorek. Tych z podziemi. No. Byłoby miło. No i teraz to zaktualizujemy z powrotem do tej wersji. Wiesz, te osłonki szybko... zjeżdżają. Bym powiedział. Ulepsz. Ulepsz. Dobra. I teraz wbijamy tutaj jakieś wojsko. Pierwsze. Lepsze. Dobra. Wkładam tych mięśniaków wszędzie, uzupełniają wszystko. Dobra. Ładnie. A, i splendorki jakieś. Au. W ogóle zaraz powiem jeszcze jedną historię, co dzisiaj miało miejsce. Właśnie się przypomniało boleśnie o tym. Już tak na koniec powiem wam. No już kończymy, ale... Jeszcze chwilkę. O, to zróbmy 60 level na tej wieży może. Jeszcze jeden atak chyba, tak? No, to zróbmy, czemu nie. W sensie, taka przykra już historia. Nie wiem, pokażę to z bliska może. Teraz mnie zobaczycie z bliska. Nigdy tak nie robię, nie? Ale no teraz całego mnie widać w ogóle. Ale dobra. Chodzi o to, że tutaj sobie rozciąłem, nie wiem, czy to będzie, no, to słabo to widać, ale rozciąłem sobie palec. Tutaj to się nie wydaje nic poważnego, ale serio niemiłe. Bardzo niemiłe uczucie. No i powiem wam, no... A, nie udał się zwiat jeszcze na dodatek. Rozcięłem się nożyczkami, nowymi nożyczkami. Sprawdzajmy, jak ostre one są, ale nie na palcu, tylko mój kolega chciał, żebym mu przeciął linijkę. A ja uznałem, ja mu powiedziałem, nie, ja ci nie będę przecinać linijki, bo ona jest za ostra, żeby ją przecinać. Znaczy, nie chcę sobie z tym być nożyczek. Ona jest za twarda, żeby ją ciąć nożyczkiem. No, no po co? No nie? Nie, nie będę ci ciąć linijki, nie. Nie zgadzam się. Po czym... już nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale zabrałem sobie te nożyczki i powiedziałem, że one są tak ostre, że po prostu nie będę nimi nic ci ciąć, bo one są za ostre i nie chcę ich stępić. Po czym przypadkowo przejechałem nimi po swojej ręce, no i się okazało, że są straszliwie ostre. No i po prostu zaorały rękę. No cóż. No zdarza się, nie? I tak sobie wykrakałem w sumie, że ostre, aż za ostre były te nożyczki, no wykrakałem. Jak ktoś zna ziomka, to Tymonek. Tymusz, czego to mówić. Dobra.
Więc tak, ustawiamy ten atak i 4 minuty. O nie, czemu tak długo? Oh no. Ej, co to? Aha, to nagroda Birmanu. No patrzcie, prawie 11 tysięcy było. A i tak trzeba było tyle. Zróbmy jeszcze jeden atak. Tylko, że wojsko wraca. Słuchajcie, ostatni atak na wieżę, tą na piaskach i ostatni atak na wieżę, tą na Berimodzie. I tyle. A ja może opowiem, jak tam w szkole. W ogóle jakby ktoś mi ciekaw, to mógłbym pokazać mi plan. Albo nie. Nie mogę. Sorry. No, ale notatkę, którą wczoraj robiłem na live razem z wami, bo robiliśmy taką notatkę jakąś tam o Zbigniewie Herbercie, bo nie pamiętam. Zrobiłem, choć nie oceniali jej, bo było zastępstwo. Fail. Dobra, słuchajcie, zrobimy teraz króciutkie ciącze. Jest tutaj coś w stylu pauzy? Właśnie nie ma, to w górze zawsze trzeba zatrzymać, a zamiast zapauzować, nie? A tu będą, więc zrobimy króciutkie cięcia, ja sprawdzę sobie moje oceny, dziennik taki elektroniczny, szpanerski. No i jedziemy, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, jeszcze przy okazji króciutka taka wstawka. Chciałem pozdrowić, bo kilka osób w szkole u mnie się dowiedziało o tym, że nagrywam, więc chciałem pozdrowić parę osób ze szkoły, ogólnie całą klasę. Więc jeżeli chcecie wiedzieć też, to u nas klasa jest matematyczna, klasa 7B, więc pozdrawiam wszystkich z 7B. Szkoła 66 w Wrocławiu, więc możecie mnie teraz znaleźć, jak chcecie i spotkać, ale myślę, że nikt nie chce. No. Ale pozdrawiam całą 7B ze szkoły 66 i lecimy dalej do odcinka. Dobra, już słuchajcie, wracamy. Elo, elo. Czemu jest to tak nisko w ogóle? O, właśnie. I wchodzi atak z Brimondu, 200 demonków, ładnie. No i wchodzi atak z piasku, chyba mamy regenatów na piasku. Bo co chwila coś tam wyskakuje właśnie o tym. I tak, wieża obserwacyjna, 62 straty. Teraz jakoś ogarnę w ogóle atakowanie tych wież, nie mam tak dużo strat. 16 rubli punktów, 8 z ile mamy punktów do tytułu? Tak z ciekawości. 23 tysiące już. Dobra, chciałem wbić gdzieś dotąd, żeby mieć zapas. I mieć moc też. Mamy 450 tysięcy. No, trzeba być nieustraszonego, żeby mieć te 15 tysięcy więcej. To będzie wtedy 465. I może by mi się udało 500 tysięcy mocy wbić, ale to by było bardzo ciężko naprawdę. To musiał na Berry dzisiaj zasuwać w takim wypadku, jakbym chciał wbić te 500 tysięcy mocy. Nie wiem, jaka jest nagroda, no na pewno jakaś zarąbista nie jest. Na pewno jest to wojsko. A to mi do szczęścia niepotrzebne, bo mam go za dużo już. Naprawdę. No. Pokażemy jeszcze, jak na obcych leci. No już prawie 400 tysięcy. To myślę, że po tych atakach, co teraz idą, to się zrobi 400 tysięcy. Czyli to zrobimy. Będziemy mogli kiedy kręcić? Już niedługo. Z ile są losy? Gdzie jest to kup losy? Nie jest kup losy, hallo. A tutaj. Nie, no dobra. Dobra. Nie było tego, co się nie opłaca. I żeby mieć szósty, a nie, to takie badziewne nagrody tym razem. To jeszcze nie tym razem, to jeszcze do jutra, czy pojutrze najwcześniej. Myślę, że pojutrze już będziemy mieć losy. Na Berimodzie chyba też tutaj są losy w nagrodach przewidziane, czy nie? No są. Załóżmy, że ja Beri zrobię dotąd, to akurat będzie idealnie. Może mi się udało dotąd, ale nie sądzę. Muszę klepać cały czas. No da się, ale ciężko było. Szkło. Szkło, bo ulepszam teraz... nie to. Ulepszam teraz salę legend i... Wiem, że jeszcze mieliśmy piaski sprawdzić 60 level. Znaczy no... Tam nie ma co sprawdzać w sumie. Po prostu jest i jest, nie? Więc się cieszę. Jeszcze stąd wyjdziemy sobie... Nie ma węgla? Aha, bez pełnego magazynu. Wszystkie magazyny są pełne, więc sobie zostawię to w spokoju. To wiecie, z obcych się zapełniło, nie? Dobra, jeszcze kogoś atakuje obcy. Może teraz wysyłamy defa, jak ja już mam to za sobą. W sumie, żeby popomagać innym w defowaniu. Dobra, to ja sobie to pokasuję później, bo to tego jest za dużo. Teraz. No i dwa razy nie ulepszę, ale już 111 level. Jej! Tylko tak sobie myślę, że... 15 punktów do poprzedniego poziomu, aby odblokować tę umiejętność legendarną. Ja mam pozostałych punktów 5. Ale jeszcze to coś musi kosztować, czy nie? Czekać.
porządku 15 punktów poprzedniego poziomu, aby odblokować tę umiejętność legendarną. Czyli co? Czyli to mi się samo odblokuje, czy ja to muszę kupić i mieć na przykład 130 jednak level sali? No bo to tak trochę głupie zrobione. To mnie zarobię. No mam już 10,5 tysiąca na godzinę, więc nie jest już źle. Ale też, no nie tutaj. Na Amazingu jest duża część mojego wojska, nie zobaczę, czy tam żyją jeszcze, jeśli chodzi o żywność. A i kupiłem na Zorce jak coś, więc już będzie spokój z tą żywnością. Znaczy będzie lepiej po prostu, no? Teraz tak, ulepszymy sobie któryś spichlerz, ulepszymy wyrywkowo, może powiedzieć, spichlerze. Po który popadnie, ten będzie ulepszony, po prostu prosta logika. 8, 8. 6, dobra. No i będzie w miarę dużo narobiony tych osłonek. Bo na samurajów się przydadzą, wiadomo. Hajs mi trochę spadł, bo wiesz, nie atakowałem przez ostatnie dwa dni za bardzo. Nie, bo, znaczy wczoraj rano jeszcze atakowałem ostatnio. Pustam wieżę 20 strat i patrzcie, jakie dropy są. Bez rabusia. Czy z... Nie, ja mam jeszcze jeden dzień rabusia, przepraszam. I tak, zróbmy sobie może misję. To już będzie ostatnia część naszego odcinka. Więc miałem kończyć na tamtych. A, jeszcze nie mogę. To tak, to na pewno mogę teraz zrobić. Nawet mnie nie interesuje, co tam wiedział, to tam śmieci, żeby je sprzedać. Darowizny. No sobie ustawmy tak egzamin, jaki będziemy je łapać. Albo może nie wiem. Sabotaż. To zróbmy. Hop. Hop, dobra. Ok. Sabotaż. Okej. To zaraz. Podatki też zaraz skończymy. Rubiny. Znaczy ja tego nie będę teraz kończyć na odcinku, wiadomo. Ale jeszcze rubinki zrobimy, powiedzmy jakąś wpłatę zrobimy w ogóle. Zobaczymy przy okazji, ile surki mam na kraju. To jest fajny sposób, żeby szybko zobaczyć, ile masz surki na kraju. Na przykład widzę, że tutaj mam zbyt dużo kamienia. W sumie mogę go wpaść na wioskę. Na szczytach, ale nie miała wpaćmy tam na wioskę, więc tyle. No i monet trochę by wypadało. Monet bardziej się dostaje z eventów niż z tego. Dobra, dużo surki tutaj nie przekazałem, ale zawsze coś. Tutaj mamy monumenty, wszystko oznaczone ładnie. Dobra. No to jeszcze troszkę zostało. Ale to zrobimy na luzie. Więc co, dzięki wielkie za oglądanie. Miło było, że wpadliście. Jeżeli doczeka się do końca, to napiszcie. Nie wiem, co napiszcie. Bo nigdy tak nie robiłem, więc jeżeli doczeka się do końca, to napiszcie. Rubiny. Załóżmy. Rubiny, takie ładne rubiny. Czerwone, piękne rubiny. Takie o. Piękne rubiny. Proszę bardzo. Jeżeli dosłuchałeś do końca odcinka, to można napisać rubiny. Przypnę się wtedy serduszko. I przy okazji sprawdzimy, ile osób oglądało odcinek do końca. Bo jestem ciekaw. No. Więc skomentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczek razy oznaczyć, zaznaczyć, żeby mieć powiadomienia o live'ach i o odcinkach. Więc zapraszam do oglądania i co najważniejsze, napiszcie, co chcecie, jaki żeby był kolejny odcinek. Bo naprawdę chcę wiedzieć. Więc napiszcie, jaki chcecie kolejny odcinek, a się z wami żegnam. Więc dziękuję bardzo, że byliście, że oglądaliście. Miło mi było. I co? Do kolejnego odcinka. Piona. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's